Nie wiem, czy to się nagrywa. Chyba się nagrywa. Hoka, hej, się widział Janusz Pijanka. No, śniadanko będziemy jeść. Jakie śniadanko? Już, proszę Państwa, zjadłem, wypiłem herbatkę. Proszę, herbatkę wypiłem. Odtąd miałem, bo nie wiem, nie mam chyba już herbaty. Serek. Będziemy jeść serek, gdzie mam małą łyżeczkę. Gdzieś miałem. Zawsze szukam, to będziemy większą jeść. I proszę Państwa, ja, z cukrem. Ja zawsze lubię z cukrem jeść. Bułeczkę kulturalnie, a masełko jeszcze. Masełko powinienem tutaj wziąć. Mam polskie kupione tutaj w polomarkecie, ale francuskie też mam. Oczywiście, jak zwykle jestem nieprzygotowany. Zobaczymy, czy się... Nikulka, zobaczymy, czy to się wszystko nagrywa. Chyba się nagrywa. To jest tym nowym aparatem robię zdjęcie. Wiecie, nowym aparatem robię. No i proszę Państwa, tutaj miałem masło, osełeczkę. A to jeszcze wcześniej kupiłem, nie zjadłem, w ogóle nie ruszyłem go. A z Francji przywiozłem dwa. Tak, i teraz osełeczkę weźmiemy. Znowu nożyk, gdzie go położyłem. Gdzieś ciągle latam za tym wszystkim. Jest nożyk. I osełeczkę będziemy brać. No, kupiłem wcześniej, nie zjadłem. Ważny do 17 kwietnia. Chyba nie będzie zjął całe. Leżało na wierzchu. Chyba nie. A nie, najpierw muszę bułeczkę przekroić. Ja zawsze krzyż robię staropolskim obyczajem. A, nie jest kupiąca bułeczka, bo kupiona wczoraj, dwie kupiłem. Jednak trzeba bułeczki kupować w pierwszym dniu. Teraz wiecie, jak oni to wszystko robią. Osełeczka. Żebyście nie myśleli, że liche masła jem. Moja mama zawsze kupowała co najlepsze. Nie wiem, czy sobie to zrobić, ten serek zrobić sobie tylko z cukrem. Czy to jajko odłożę od kaw? Nie. Chyba wezmę tak. A tu jeszcze gdzieś miałem konfiturkę. Z konfiturą dzisiaj zrobimy serek. Będzie piechotka i z cukrem granulowany, ja takie lubię. Proszę, tak się odżywiają klonowiarcy. Słuchajcie, mam taką ochotę też jeszcze raz pojechać na Ukrainę, żeby porobić te miejsca, ale nie wiem, czy dam radę, czy... Oczywiście pieniądze są niepotrzebne, transport tam chodzi bezpłatnie. Dobra, sprawy tylko im. Dobry pomysł miałem. Bardzo dobry pomysł. Z tym moim serkiem. Także słuchajcie, wiele rzeczy mógłbym Wam jeszcze powiedzieć. Nie planuję nic, nic mi się nie chce. Ciągle tylko ugrozy, jak to mówią. Grożą, straszą. Tak jak wczoraj ten film, co nagrywałem. Nie wolno mi ich nagrywać. Urzędnika państwowego, policjanta. Szkoda, że nie nagrałem. Widziałem go przydusali na ziemi. Tak się boją, żeby im patrzeć na ręce. Proszę, granulowany za złoty 37 zł. Kupiłem go przedwczoraj. Mi mopsy potrzebne są. Mopsy tylko po to były potrzebne,
żeby na sobie udowodnić, jak oni działają, a nie działają. Trzeba być alkoholikiem, pijakiem, degeneratem, narkomanem, żeby wam pomogli. A jak macie jakiś niedobór, to ich to nie interesuje. Radźcie sobie sami, jak pijanka, bo jest zaradnie. Staram się nie jeść i nie pić jednocześnie. Pół godziny wcześniej, bo dłużej piję, wypiłem herbatę dzisiaj. I teraz dopiero jem. Jedna bułeczka mi wystarczy. Po co dwie wyciągnąłem? To nie jest prawda, bo repoli trzymałem przez noc, kupiona wczoraj wieczorem. Palce lizać. Zrobię tylko dlatego ten filmik. To jest drugi, bo wczoraj nie umiałem włączyć aparatu. Wieczorem to tak spróbowałem, a teraz się nauczyłem. Myślałem, że kamerki nie ma, ale teraz raczej chyba z 2006 roku ten aparat. Bo ta data była ustawiona. Także hoka hej, zobaczcie jeszcze raz moją sukcesorkę księstwa klonowa Nikulkę, piękna dziewczynka, zobaczcie, hoka hej.